Witam wszystkich serdecznie, tutaj Kapelusznik. Oto kolejny odcinek spin-offu i gdy wy to oglądacie, ja zapewne jestem już po seansie filmu One Piece Red w Warszawie. Jakby ktoś pytał, to Kino Helios. Recenzja tego filmu może jeszcze w tym tygodniu. Oto lista dzisiejszych tematów i zaczynamy. Rozpocznijmy od Hawkinsa. Ten komentarz mówi wprost, że nie żyje. Tymczasem jest to nieprawda. Nie wiemy, co się z nim stało. Może umarł, może nie. Oda tego nie potwierdził, tak jak w przypadku Izo oraz Shutenmaru, którzy nie żyją. Nawet na Wikipedii ma status nieznany. Także musimy czekać na odpowiedzi, co się z nim stało. Do tego czasu jak najbardziej można teoretyzować o jego losach. W tym komentarzu widzimy zdziwienie odnośnie kanonu historyjek okładkowych. Tak, one zawsze były częścią fabuły. Niektóre nawet dostały ekranizację, jak historyjka okładkowa Buggy'ego oraz Kobiego. I to jeszcze za czasów East Blue. Osobiście najbardziej czekam na ekranizację historyjki okładkowej Enela. No dobra, może w filmie o omówieniu rozdziału z krytyką załogi Lawa przesadziłem. I woda faktycznie może ich być mocną stroną. Lecz z drugiej strony mierzą się jednostopowych załóg świata, która ma dowalone owoce oraz pewnie wszyscy oficerowie ogarniają haki. I ktoś może powiedzieć, że wcześniej nie znaliśmy możliwości załogi Lawa. Tak, aczkolwiek, gdyby byli tak silni jak tutaj teraz nagle, to cała wojna na Wano powinna przebiegać znacznie łatwiej, a na pewno inaczej. W dodatku trzeba jasno przyznać, iż Oda nie podbudował ich odpowiednio do obecnej sytuacji. Dopiero teraz wyciąga asy z rękawa. Także podsumowując, moja ich krytyka była przesadzona, ale nie bezpodstawna. Sytuacja jest mocno niejednoznaczna oraz dyskusyjna, jednak nie bez winy ze strony Ody. Bardzo mi się spodobał ten komentarz, więc co jeśli po prostu panowie wiedzą o wspólnych interesach i wzajemnie sobie pomagają do czasu, gdy oba nie zostaną spełnione. Dzicz na chaosie mógłby ugrać kopię czerwonych poneglyfów, kasę, potrzeby informacje, umacnianie swojej pozycji na świecie itd. Natomiast Kuzan wykorzystałby całą sytuację, by wbić cały na biało i zrzucić Akainu ze stołka. Brzmi to dla mnie bardzo legitnie. Pozostaje pytanie, jak panowie się poznali oraz doszli do porozumienia. Jedna osoba na Twitterze znalazła bardzo intrygujące szczegóły, które można ze sobą połączyć. Pudding i Sabo mają opatrunki w tych samych miejscach na twarzy. A jak wiemy, Pudding ma trzy oczy i trzecie oko może reprezentować oko masonów, zwane okiem opatrzności, interpretowane czasami jako symbol Boga, pilnującego ludzi, czyli w tym wypadku Ima, kontrolującego świat z ukrycia. Sabo natomiast został zaatakowany przez Ima, czyli teoretycznego Boga, laserami z nieba. W Biblii Bóg chociażby zrzucił meteoryty na Sodomę i Gomorę. Więc czyżby przez te luźne powiązania dochodzimy do wniosku, że im może należeć do rasy trójokich, która być może w pustym wieku rządziła światem i była swego rodzaju bogami lub ludźmi najwyżej postawionymi ówczesnego świata? Oczywiście to wszystko jest ze sobą luźno powiązane i nie wolno brać za pewnik, aczkolwiek za dużo tutaj jest przypadków. A co jeszcze może sugerować, że Imu pochodzi z rasy trójokich? W japońskim imię Imu jest pisane bardzo podobnie do Buddy. A co ma Budda? Trzecie oko. Masakra, jakie hinty oraz tajemnice jeszcze Oda trzyma w rękawie. Szczerze powiedziawszy, dlatego kocham One Piece. Dlatego czytam oraz oglądam tą serię. W tajemnice świata nikt nie umie lepiej niż Eiichiro Oda. Czy rząd wiedział o Dragonie i dlatego interweniuje? Takie rozmowy przetoczyły się przez fandom i pojawiła się teza, że rząd ignorował kontakty Vegapunka z Dragonem, bo potrzebowali doktorka do swoich tam działań, prac itd. I teraz, gdy dostali już broń ostateczną, czyli Serafiny, to postanowili go sprzątnąć, gdyż doktorek stał się zbyt niewygodny. A może to właśnie odkrycie jego relacji z Dragonem spowodowało, że właśnie teraz, w tym momencie, ruszają go zabić?
całe zamieszanie nie klei się w klarowną całość, ponieważ wiele lat korzystali z jego usług i nic nie wskazywało na to, że decydenci z Redline odwrócą się od Vegapunka. Obecny chaos na świecie nie sprzyja stabilności i pokojowi. Moim zdaniem zabicie teraz Vegapunka to duży błąd, ale no cóż, rząd robi co chce. Zresztą nawet jeśli wiedzieli o Dragonie od lat, to powinni wycisnąć ze współpracy z doktorkiem ile się da. Warto zadać pytanie, czy Kobe jest na statku Czarnobrodego i czy byłby game changerem w obecnej bitwie pomiędzy Imperatorem a Lawem. Moim zdaniem mógłby namieszać i przyczynić się do zmiany wyniku poprzez na przykład odwrócenie czyjejś uwagi. Przy czym pamiętajmy, że Kobe oraz Law to uczestnicy incydentu w Rockyport, o którym ciągle słyszymy, a go nie widzieliśmy. Także no, mogą się pewnie znać, a nawet lubić. Kobe może nie tyle co pomóc wygrać Lawowi, a może go uratować. Na przykład w jakiś sposób tworząc drogę ucieczki itp. Generalnie, jeżeli Kobe byłby teraz na statku Czarnobrodego i się oswobodził z więzienia, to istnieje w mojej ocenie szansa, że sporo namiesza w obecnej bitwie. Owy komentarz zwrócił uwagę na to, że Kuma i Czarnobrody są do siebie podobne. Kolor skóry oraz dziwne kształtne ciało plus kolor i gęstość włosów rzeczywiście by się ze sobą pokrywały. Może dla tej rasy charakterystyczne są różne wady genetyczne, na co by wskazywało, że Czarnobrody nigdy nie spał oraz mógłby posiadać moce aż trzech owoców i teoria o trzech sercach by się idealnie dopasowywała. Dlatego też Kuma został wybrany jako kandydat na pacyfistę, ze względu na swoją plastyczność genetyczną. Znowu dużo przypadków ze sobą luźno powiązanych, niemniej w One Piece przypadki raczej rzadko się zdarzają. Coś tutaj musi być na rzeczy. No cóż, to tyle w tym odcinku. Piszcie, co sądzicie o wszystkim w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.